Imprezę pełną gier i zabaw oraz specjałów kuchni regionalnej zorganizowano w niedzielę 18 sierpnia na boisku sportowym w Krzczonowie. Inicjatywie, której od początku sprzyjała nie tylko pogoda, ale i rodzinna atmosfera, towarzyszył również szczytny cel. Na rzecz dzieci z zespołu Mali Krzczonowianie otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7 000 zł i do tego musieliśmy zdeklarować wkład własny, który wynosi 1700 zł. Chcąc zebrać takie pieniążki, postanowiliśmy pokazać, co się nauczyły dzieci za te 7000 i przy okazji zebrać tą kwotę. Mam nadzieję, że uda się nam ją zebrać. Ta kwota jest z przeznaczeniem na uszycie właśnie tych gorsecików dla dziewczynek i dopłata do choreografa i muzyka, którzy pracują w naszym zespole. Mam nadzieję, że ludzie się będą częstować, wspólnie razem z nami bawić. Przygotowane mamy różne gry i zabawy i mam nadzieję, że ten dzień dzisiejszy, niedzielny, spędzą z nami wesoło. W jaki sposób w takim razie funkcjonuje zespół Mali Krzczonowianie? Od kiedy działacie? No i czym już przez ten czas możecie się pochwalić? Dostałyśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 50 000 zł na założenie zespołu. W zeszłym roku żeśmy zrobili też piknik z tej okazji. No i przez ten rok mieliśmy tam częściowo pan Eugeniusz Sokół prowadził zespół za darmo. Uczyli się śpiewu, uczyli się kolęd. Później żeśmy dostały to dofinansowanie 7000 zł i przez 3 miesiące uczyli się następnych układów tanecznych. Także myślę, że te dzieci wykorzystały kwotę do maksimum, wykorzystały czas, który był dla nich przeznaczony i nauczyli się bardzo dużo. Muszę tu powiedzieć, że dzieci i młodzież należące do naszego zespołu to są bardzo, bardzo utalentowane dzieci. Pani choreograf, no nie ma jej w tej chwili, mogłaby potwierdzić, że dzieci z Krakowiaka, te układy, których oni nauczyli się w ciągu 3 miesięcy, uczą się cały rok. I myślę, że gdyby się nam udało uzyskać jakiekolwiek jeszcze dofinansowanie, jakąkolwiek kwotę tylko na choreografa i na muzykę, te dzieci potrafią bardzo wiele. Występowali na różnych scenach, a w tym roku myślę, że scena w Wadowicach to był najważniejszy i najwspanialszy występ, gdyż śpiewali i tańczyli z okazji urodzin Jana Pawła II. Był to pierwszy występ jakiegokolwiek zespołu na scenie w Wadowicach, bo z reguły tam grały tylko orkiestry z okazji tych uroczystości. Występowali w tym roku też na targach agroturystycznych w Krakowie, gdzie nie potrzebowali mikrofonów, a zagłuszyli zespoły, które śpiewały do mikrofonów. No i oczywiście występujemy w Myślenicach, w Ciemiu, w Tokarni, gdzie nas tylko zaproszą. W organizację festynu niezwykle aktywnie włączyli się rodzice dzieci uczęszczających do zespołu. Podczas imprezy zupełnie charytatywnie zagrał także zespół Spring, porywając do tańca całe rodziny. Dzięki hojności mieszkańców oraz sponsorów udało się zebrać kwotę około 2800 zł. Z pewnością pozwoli to zespołowi, w którym śpiewa i tańczy ponad 40 dzieci, na dalszy rozwój i kolejne sukcesy.